Proszę bardzo. Czy uważa pan, że ta sytuacja z Ukrainą, Amerykanom jest na rękę? Bo to też jest zablokowanie szlaku handlowego, lądowego z Chinami i z Europą. Z całą pewnością jest na rękę, bo wie pan, wszystko co Rosję osłabia bez militarnego zaangażowania Stanów Zjednoczonych, no to jest korzystne, dlatego że wtedy już nie musi tak się liczyć z tego, czy Rosja ogłosi neutralność, czy nie ogłosi. A poza tym dobrze jest tak, no na razie Ameryka dusi ekonomicznie. To oczywiście ma tam, to nie jest takie w 100% skuteczne, dlatego że na przykład, no poza tym jest taka sytuacja, ta wojna niby taka jest na cały regulator, ale prowadzona jest pod kontrolą. Sytuacja jest pod kontrolą. Na przykład, no to już mówiłem, naczelnik państwa pojechał pociągiem do Kijowa. Pociągi jeżdżą na Ukrainie jak gdyby nigdy nic. Cały czas kursują. To znaczy nikt nie niszczy linii kolejowych, nikt nie ostrzeliwuje pociągów. Ci uchodźcy tam przyjeżdżają ze wschodniej Ukrainy do Lwowa i tak dalej. I drugie, przez Ukrainę przebiega ropociąg ruski i rurociąg gazowy, który tłoczy ropę i gaz do zachodniej Europy. Gaz na przykład 107 milionów metrów sześciennych na dobę. I Ukraińcy tego rurociągu nie wysadzają, Rosjanie go nie bombardują. Jaki z tego wniosek? Kopiemy się po kostkach, ale nie wyżej. Ale nie wyżej. No to tutaj jest też taka możliwość, ale sankcje. No na przykład zamknięty został system SWIFT dla Rosji. To jako opcja atomowa było przedstawiane, jako opcja atomowa, ale Ruscy odpowiedzieli swoją opcją atomową. Mianowicie wydał dekret Putin, że rosyjscy kredytobiorcy, którzy zaciągnęli długi w zagranicznych bankach, a mają spłacać co najmniej 10 milionów rubli miesięcznie, mogą regulować swoje zobowiązania w rublach. W jaki sposób? A taki, że w jakimś rosyjskim banku otwierają konto terminowe. I tam te ruble wpłacają, czyli regulują się. A ponieważ zachodnie banki w tej chwili z powodu sankcji nie mają dostępu do rosyjskich banków, no to te pieniądze są tam zdeponowane. Ale w ten sposób 500 miliardów dolarów znika z europejskich banków. Tych, co pożyczyły. 500 miliardów dolarów, no to nie jest to mało. Nie jest to mało. Po drugie, tam, że wskutek tego to Rosjanie nie mogą korzystać z kart tych kredytowych. No mogą. Dlatego, że porozumieli się z Chińczykami i Chińczycy udostępnili im swoją sieć, która jest na całym świecie. W ogóle musimy sobie zdać sprawę, że to z naszej perspektywy i tutaj media nas utwierdzają w przekonaniu, że cały świat, że tak powiem, potępia i tak dalej. Nie. Potępiają Stany Zjednoczone, potępia Kanada, potępiają państwa Unii Europejskiej. Proszę? Nie, no Niemcy też niby, bo próbowały się migać, ale Amerykanie mocno wzięli całą Europę za twarz. I już Niemcy się nie mogli migać, tam przyłączyli się, aczkolwiek niechętnie bardzo. No i poza państwami europejskimi to jeszcze Japonia, Korea Południowa, Singapur, Australia i Nowa Zelandia. I to wszystko. Inne państwa wcale się nie przyłączają do tego bojkotu, a to jest znacznie większa część świata niż ten. Także to musimy sobie zdać sprawę, że te sankcje mają siłę, nie powiem, ale ograniczoną. Wreszcie mnóstwo firm się wycofało z Rosji. Firm, które pobudowały tam fabryki. Putin grozi w tej chwili tym, że znacjonalizuje te fabryki. Jak oni nie wrócą tam, to on znacjonalizuje te fabryki. No,
te fabryki zostały zbudowane nie z pobudek charytatywnych, tylko dlatego, że w ten sposób te przedsiębiorstwa miały dostęp do całkiem sporego rynku rosyjskiego. No i dzięki temu dostępowi do rynku rosyjskiego zarabiały tam. No to teraz nie tylko nie zarabiają, ale mogą stracić dostęp do rosyjskiego rynku, nie mówię o fabrykach, i to na zawsze, a w każdym razie na długo, bo Chińczycy tam wejdą i ich stamtąd już nikt nie wyrzuci, jak tam raz wejdą. A jak Putin jeszcze znacjonalizuje przedsiębiorstwa i sprzeda je Chińczykom, no to już żadna siła ich stamtąd nie wyrzuci. Więc ciekaw jestem, jak długo te firmy wytrzymają w tym swoim tym. Bo no w nieskończoność nie mogą tracić. Firmy muszą zarabiać, w odróżnieniu od państwa, które się może zadłużyć, ale firmy nie. Więc tak to wygląda. Rosyjski się przeciągał w czasie. Natomiast czy Polsce powinno na tym zależeć? Mówię z punktu widzenia banderowców, no wiadomo, że z punktu widzenia uchodźców to raczej nie, bo wiadomo, że... No Polsce nie powinno na tym zależeć, nie ma żadnych powodów, dlatego że Polska po pierwsze angażuje się również finansowo w tę wojnę, to znaczy nie przekazuje żadnych pieniędzy, ale za darmo przekazuje broń. Na przykład te pioruny ze Skarżyska Kamiennej, z tych zakładów MESCO, one podobno są bardzo dobre, no ale to państwo musi płacić tym zakładom, przecież one nie będą za darmo produkowały. Rząd musi płacić, a skąd? Jak teraz rząd nagle się okazuje, jakby o skarby Sezamu się przed nim otworzyły, bo wszystko wszystkim już daje teraz tarczę antyputinowską i tak dalej. No pytanie, no skąd wziąć środki? Z postępującego ogromnego zadłużenia państwa, które trzeba będzie spłacać potem przez dziesięciolecia. To ja to już nie, bo to ja już nie zdążę, ale inni. O tutaj. Tak, tak, więc to będzie trzeba spłacać przez dziesięciolecia całe. I dlatego Polska moim zdaniem jest zainteresowana tym, żeby ta wojna trwała jak najkrócej. No ja bym, jakbym miał w imieniu Polski się wypowiadać, to właśnie taką opinię bym wygłosił. Panie redaktorze, może ostatnie pytanie Chin, bo wiemy, że cały czas trwają naciski jakby konsultacje pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Ja jestem pana redaktora gościem na spotkaniach któryś raz, nawet to tak z 20 lat temu pan redaktor tą tezę i proroctwo odnośnie wojny z Chinami Stanów Zjednoczonych wygłosił. Potem minęło 10 lat, byłem na kolejnym spotkaniu. Podtrzymał pan. Teraz ma pan redaktor pełne prawo również podtrzymać to, że będzie pełnowymiarowy, pełnoskalowy konflikt o Pacyfik ze Stanami, pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Teraz, czy wyobraża sobie pan redaktor też taką sytuację, taki scenariusz, w którym Stany Zjednoczone wykorzystają tę sytuację do tego, żeby całkowicie w Rosji zrobić przewrót i umocować w Rosji kogoś, kto będzie jednak bardziej posłuszny, bo linia jednak Moskwa-Pekin stanowiłaby dla nich dużo większe zagrożenie niż samo zagrożenie ze strony Pekinu. No z całą pewnością, tylko pytanie, czy to jest możliwe, czy Stany Zjednoczone są w stanie do tego doprowadzić. Moim zdaniem tutaj tych możliwości nie jest dużo. No wyobraźmy sobie, że Putina duszą właśnie generałowie poduszką. No i kogo? Wypuszczą z więzienia Aleksieja Nawalnego. No i co Aleksiej Nawalny będzie robił? To samo, bo to wiecie państwo, to jest tak z tymi prezydentami. Podczas kampanii wyborczej to oni plotą, co im ślina na język przyniesie, bo to wiadomo. Ale jak już taki Biden czy tam ktoś zostanie prezydentem, no to wtedy przychodzą do niego generałowie z Pentagonu, tam ci ze służb, tajniacy
i mówią jemu, panie prezydencie, my tu prowadzimy takie projekty, one są tak zaawansowane, one tu wymagają tego, wymagają tamtego i temu człowiekowi zmienia się obraz świata. On zupełnie wcześniej tego nie wiedział, a tu się dowiaduje, że musi podejmować konkretne decyzje, już nie tam pleść na wiecach różne dyrdymały, to znaczy może i pleść dyrdymały nadal, tak jak Obama, że wprowadzi reformy, pytają go, jakie reformy, wielkie reformy wprowadzi, pytają go, no dobrze, ale jakie? No wielkie! No to bo, tak to wygląda. Więc, ale potem tam to wyborcom to może takie rzeczy opowiadać i tam prasie. Natomiast tym generałom to już nie. On im musi powiedzieć, na czym stoimy. I dlatego jakby Nawalny nawet został prezydentem, to myślę, że polityka rosyjska by się bardzo nie zmieniła, bo państwa mają interesy i to niezależnie od tego, kto tam akurat na ich czele stoi, chyba że jakiś palant, no to wtedy jasne. Ale jak nie palant, no to interesy, to państwa mają interesy niezależnie od tego, co. Natomiast jeśli chodzi o te, wie pan, Chiny, no cóż, byłem w 2008 roku w Nowym Jorku. No i tam, jak na lotnisku Kennedy'ego, zobaczyłem taki wielki billboard na całą ścianę z zagadkowym napisem: nie wolno izolować demokratycznych narodów. Nie wiedziałem, o co chodzi. Zapytałem, wyjaśniono mi, że chodzi o to, żeby Tajwan przyjąć do ONZ-u jako odrębne państwo. No to zrozumiałem, że ktoś w Ameryce kombinuje. Co się bardziej opłaca? Czy wykupywać od Chin amerykańskie obligacje rządowe, czy też sprowokować małą, zwycięską wojnę o Tajwan, bo jakby ta mała wojna okazała się zwycięska, to nie tylko obligacji by nie trzeba było wykupywać, jeszcze by się na Chinoli nałożyło kontrybucje i wyssało z nich te tam miliardy, które sobie uciułali. Więc już wtedy ktoś myślał w Ameryce o tym, ale no wtedy do niczego nie doszło. Ale w tej chwili tam wokół Tajwanu się zaczyna robić napięcie duże. Co prawda Chiny nie, prawdopodobnie by nie użyły broni jądrowej. Tajwan nie ma broni jądrowej, ale jest uzbrojony po zęby, także mógłby wyrządzić siły zbrojne Tajwanu, mogłyby wyrządzić ogromne szkody w Chinach, mając dalekonośną artylerię. Ekonomiczny, a trzeci finansowy aspekt tego jedwabnego szlaku. Chodzi o to, że największym partnerem zagranicznym Chin, przynajmniej wtedy, była Europa i chyba jest nadal Europa, ale ponad 80% transportu towarowego do Europy z Chin odbywa się drogą morską. I Chiny cały czas się boją, że potężna marynarka amerykańska przerwie te szlaki. No i zaczną się dusić. Więc żeby uniknąć takiej sytuacji, to chcą to obejść i rozbudować lądowe połączenie, na które już amerykańska marynarka nie będzie miała wpływu, dopóki przynajmniej Chiny nie zbudują floty lotniskowców uderzeniowych, bo oni budują lotniskowce w tej chwili. No bo jak mają, usadowili się w Afryce, i to mocno się usadowili w Afryce, usadowili się w Ameryce Południowej, no to muszą chronić morskie szlaki, a to bez lotniskowców uderzeniowych jest niemożliwe. Więc przystępują do budowy floty lotniskowców uderzeniowych, ale na razie to musi potrwać. No potrwa z 15 lat może, a tu już teraz trzeba coś rozwiązać. W związku z tym chcą się zaangażować w ten jedwabny szlak, czyli lądowe połączenie i to oczywiście takie przepustowe bardzo i tak dalej, co wymaga inwestycji. No i jeden problem finansowy. Chiny z jednej strony trzymają swoje nadwyżki budżetowe w dolarach, nadwyżki handlowe. A z drugiej strony są od 2011 roku w BRICS-ie. To jest takie porozumienie pięciu państw, które się nazywa BRICS, od pierwszych liter nazw państw biorących udział
w tym porozumieniu? Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki. Celem BRICS-u jest detronizacja dolara z funkcji waluty światowej. No i tam pytali tego Song Hongbina, no jak to? Jesteście w BRICS-ie, Chiny są w BRICS-ie, a jednocześnie tu nie uczyli w szkołach tam suchego brandzlu. No to tak. No to też niedobrze, bo tu przecież tam lansują. To różne te mody intelektualne się takie robią, tam raz na ratowanie planety przed katastrofą, potem na te 77 płci tam, no i teraz jakieś, wie pan, jakiś modus vivendi między 70 płciami, to bardzo trudno jest ustanowić, no nawet między dwoma, a to już dopiero 70, to jest wydarzenie niewykonalne.